Jak rozmawiamy z ekonomistami, to wszystko jest takie naprawdę proste. Powinniśmy więcej konsumować, więcej produkować. To daje nam dobrobyt społeczny, minimalizuje bezrobocie, ubóstwo itd., itd. Ale my wiemy, że ta konsumpcja nie da rady w długim okresie. Pierwsze zdanie było, ludzie nie są racjonalni. Z perspektywy studentki, która nigdy nie słyszała o nieracjonalności, to było, o mój Boże, czyli ktoś to też czuje, że to nie ma sensu. Są takie magiczne równania, które mają zastosowanie do wyjaśnienia wielu zjawisk, wielu dyscyplinach. I to wydawało mi się bardzo magiczne. Żeby robić naukę, trzeba znaleźć coś, co się w tej nauce kocha. Znaczy nie da się robić nauki z doskoku, tylko żeby badać jakąś zmienną. No po prostu trzeba w to naprawdę wierzyć i znaleźć coś, co tak fascynuje. I ja już znalazłam. Nasz gość jest dość wyjątkowym, a nawet podwójnie wyjątkowym gościem, bo po pierwsze zajmujesz się dość wyjątkową dziedziną wiedzy, a po drugie jesteś ekonomistką, przynajmniej tak donosi internet, co nie jest do końca prawdą, ale to o tym za chwileczkę porozmawiamy. I ta wyjątkowość druga objawia się tym, że my nigdy jeszcze nie gościliśmy ekonomistki ani ekonomisty w Pulsarze, bo się baliśmy, wiesz, bo mam takie przypuszczenie, że ekonomia jakoś trochę odklejona jest, taka klasyczna przynajmniej od tego, co widzimy i targają nami różne żywioły, jak ten huragan Orkan, tylko w kontekście ekonomicznym i nie bardzo rozumiem, co się dzieje, używając takich tradycyjnych narzędzi. Ale ty używasz innych narzędzi i być może coś z tego rozumiesz. Czyli ani prawdziwej ekonomistki, ani fejkowej nie mieliście do tej pory. Nie, żadnej, tak, podszywającej się. To bardzo mi miło. Doktor habilitowana Karolina Safarzyńska, to jest właśnie nasz gościnie dzisiaj. Zacznijmy może od tego, do czego tak jak trochę pies do kota podchodziliśmy, czyli do klasycznej ekonomii. Co to w ogóle jest i na jakich dziwnych założeniach ona się opiera i dlaczego zawodzi? Ojej, jakie to jest trudne pytanie. Ekonomia w ogóle rządzi światem, niektórzy tak mówią, i wyjaśnia wiele rzeczy, które nas otaczają. To, jak płacimy podatki, jaki skutek inflacja ma na nasze życie. Wiele takich mikro i makro decyzji otaczających nas będzie opisywana przez ekonomię, więc bardzo trudno mi jest tak powiedzieć, o czym jest ekonomia stricte. Jest to na pewno nauka, która zajmuje się opisywaniem dla mnie systemu ekonomicznego i ich problemami. Ja akurat się zajmuję bardziej taką częścią teoretyczną i ta część zakłada, że świat w jakiś sposób wygląda. I to, jak wygląda, można podsumować w kilku słowach, że ludzie są racjonalni, podejmują najlepsze dla siebie decyzje i sami decydują, co jest dla nich dobre. Mhm. I w wyniku działalności czy decyzji wielu osób naraz, a wszyscy podejmują te dobre dla siebie decyzje, no mamy gospodarkę, która jest w punkcie równowagi. I dla mnie to są te najważniejsze założenia płynące z ekonomii. Świat nie będzie w punkcie równowagi, tylko jeżeli coś się wydarza. Na przykład mamy monopole albo to, że niektórzy nadmiernie używają paliw czy też emitują emisji. Tworzy taki efekt zewnętrzny i wtedy my interweniujemy w ten świat, żeby z powrotem go sprowadzić na dobrą ścieżkę do tego magicznego punktu równowagi. A ta równowaga to się czym objawia? Jak można definiować taki stan równowagi? Że podaż odpowiada popytowi? Dokładnie. Czy to jest właśnie ten dokładnie, stan? Aha. Dokładnie to. I że ceny, powiedzmy tak, nie wariują. Czyli idziemy do sklepu, widzimy, że ceny są stałe, tak jak teraz widzimy, że inflacja je podwyższa z tygodnia na tydzień i możemy teraz zakładać, że nie jesteśmy w jakimś stanie równowagi, że z niego się wybiliśmy. I teraz wszyscy politycy i ekonomiści razem debatują, jak przywrócić ten stan równowagi za pomocą stop procentowych, jakie są plusy lub minusy takich polityk. A skąd takie w ogóle przypuszczenie się wzięło, że świat pozostaje w stanie równowagi? Bo kiedy się mu przyglądamy, to on stale jak wibruje, stale jest, wydaje się być wytrącony z równowagi, więc skąd w ekonomii takie założenie, że on pozostaje rzekomo właśnie w takim stanie? Znaczy, dla mnie to też jest fascynujące, bo była taka świetna praca noblisty Schillera, który pokazywał, że przez 100 lat ten punkt równowagi na rynkach finansowych był osiągnięty kilka razy. De facto non-stop mamy fluktuacje akcji, które nie odzwierciedlają ich wartości, co powinno być właśnie tym punktem równowagi. Myślę, że ekonomiści patrzą na świat, zastanawiają się, jaki jest idealny świat.
Więc ten idealny świat powinien być w równowadze, więc nie ma sensu badać innego i w takim razie my będziemy znać properties, właściwości tego świata, że gdy coś nawali, to pomożemy temu światu wrócić do tego punktu. Czyli to nie jest stan zastany, tylko taki, do którego my dążymy. Takie są quasi filozoficzne, czy quasi religijne wręcz założenia w stosunku do świata. Ale myślę, że gdzieś zrobiliśmy jakiś taki twist, który nie jest prawdziwy, że właśnie uznaliśmy, że ekonomiści uznają, że to jest prawdziwy świat. Oni wcale tak nie uznają tak naprawdę, bo właśnie badają, jak sprowadzić cały świat do tego punktu równowagi, który nie istnieje. To kiedy odkryto, że te założenia podstawowe, że ludzie są racjonalni, że kierują się takim namysłem, że rozważają wszystkie opcje i dokonują logicznego wyboru, kiedy runął? Czy runął taki? Czy on wciąż obowiązuje taki? Wydaje mi się, że runął z taką rewolucją behawioralną i szczególnie z ekonomią eksperymentalną. Zrobiono setki eksperymentów i okazało się, że ten model racjonalnej jednostki po prostu nie wyjaśnia zachowania w laboratorium. Że ludzie mają do podziału jakąś kwotę pieniędzy pomiędzy siebie i drugą osobę. I każda z tych osób wyjdzie z laboratorium z tą kwotą, jaką ta jedna podzieli. I generalnie nie ma żadnych przyczyn, dlaczego ta osoba pierwsza powinna dawać coś tej drugiej. Racjonalnie byłoby, żeby dała nic, a osoby dają często 50% tej kwoty. Nie wiadomo czemu. Oczywiście my wiemy, ponieważ ludzie, tam jest dużo mechanizmów, że ludzie czują się altruistyczni, czasami boją się utraty twarzy, że nie dadzą komuś, więc jest taka presja społeczna. I to opisuje ekonomia behawioralna, która mówi właśnie, kiedy ten model racjonalnej jednostki zawodzi w opisie rzeczywistości. A jak się to w praktyce uwzględnia, taką właśnie nieprzewidywalność, czy nieracjonalność człowieka? Jak to, jakimi parametrami się to opisuje? No, bo to brzmi zrozumiale, ale w praktyce jak to się w model wpakowuje? Że mogę opowiedzieć takie bardzo techniczne rzeczy. Tak. Na przykład ludzie mają jakąś stopę dyskontową i ekonomia klasyczna mówi, jak ta stopa powinna wyglądać. Ona generalnie ma stałe spadki w czasie. Mhm. Powiedzmy, że nazywamy ją stałą w czasie. A ekonomia behawioralna mówi, że może w długim okresie tak jest, ale z dzisiaj na jutro ta stopa dyskontowa będzie inaczej wyglądać, bo jeżeli ja coś stracę z dziś na jutro, to dla mnie jest olbrzymia strata. Czy coś stracę za miesiąc, za dwa, nie ma to dla mnie w tym momencie żadnego znaczenia. To są takie małe techniczne rzeczy. No dobrze, i teraz co dalej? Znaczy wiemy już, że świat nie jest tak idealny, jak sobie wyobrażaliśmy, że my nie jesteśmy jednostkami ściśle racjonalnymi, że świat nie pozostaje w stanie równowagi. Jakie metody teraz można w to matematyczne wrzucić, żeby czegoś nowego się dowiedzieć, żeby jak symulować takie skomplikowane układy ekonomiczne? Takiego jasne. Jednego może ja narzędzi... tylko tak. dokończę czymś, bo ekonomia behawioralna wcale nie wrzuca tego w takie skomplikowane modele, tylko po prostu idzie do sklepu i patrzy, jak możemy za pomocą tego, co wiemy o tych błędach poznawczych ludzi, wpływać na ich wybór. Tak. I klasycznym przykładem jest, że ustawiamy na półkach produkty, które z różnych powodów chcemy, żeby ludzie kupowali. W tym momencie na przykład firmy chcą, żebyśmy kupowali słodycze, dlatego słodycze mamy przy kasie, a jeżeli my z perspektywy nauki chcemy, żeby ludzie jedli więcej jabłek, możemy je ustawić przy kasie i ludzie powinni kupować je częściej. Więc to jest jedno, ale rzeczywiście ja się zajmuję czymś innym. Ja robię takie duże modele, alternatywy do modeli makroekonomicznych i trzeba może też opisać, jak te modele makroekonomiczne działają. Model makroekonomiczny to jest takie coś, co używa NBEP, żeby przewidywać, jak będzie się formułowała inflacja. Mhm. Czy w mojej dziedzinie patrzymy, jak będzie narastał wzrost emisji cieplarnianych w wyniku działalności producentów. I tam każda z takich jednostek jest opisana jako zagregowane równanie, czyli mamy reprezentatywnego producenta, reprezentatywnego konsumenta. Konsument podejmuje właściwie jedyna najważniejsza dla makroekonomii decyzja, to jest ile oszczędzać dziś versus konsumować. Mhm. I ta jedna decyzja determinuje cały przebieg różnych dostosowań w gospodarce. To, co my robimy w mojej dziedzinie, zamieniamy każde z tych zagregowanych równań na sieć agentów, czyli ludzi, których opisujemy za pomocą cech, charakterystyk, reguł zachowań i patrzymy, co z tego wynika, bo nagle się okazuje, że ludzie konsumują może za dużo, nie tak jak powinni, dlatego że patrzą na konsumpcję swojego sąsiada i że to jest bardzo ważna zmienna, która ma wpływ na makroekonomię, więc nie da jej się nie brać pod uwagę, podczas gdy te modele klasyczne w ogóle nie mają na to miejsca. Spróbujmy jakoś to zobrazować, jakoś metaforycznie chociażby. Te modele makroekonomiczne to trochę tak, jakby opisywać, nie wiem, gaz czy jakieś takie zbiorowisko rozmaitych moleku i patrzeć na ogólne właściwości tego czegoś, natomiast ty przyglądasz się pojedynczym molekułom takiego. Lepszy przykład będzie o rynkach finansowych. Dobra. Możemy teraz wejść do internetu i obejrzeć
sobie ceny akcji i w porządku. Teraz co robią na przykład ludzie zajmujący się rynkami finansowymi? Wybierają równanie, które będzie przewidywało przyszłe ruchy akcji i tylko tyle. Ono będzie zagregowane, często pochodzi z fizyki, ma jakieś elementy stochastyczne. Nie musimy nic wiedzieć o zachowaniach uczestników rynku finansowego, żeby móc uważać, że przewidujemy, jak akcje będą się zmieniały w długim okresie. Taką alternatywą byłoby stworzenie modelu, gdzie mamy rzeczywistych inwestorów, i robi się to w mojej dziedzinie, którzy mają reguły decyzyjne, jak w takie akcje inwestować. I teraz się okazało, że na rynku są ludzie, na takim rynku finansowym są ludzie, którzy rzeczywiście są racjonalni i dobrze sobie radzą. Ale są też ludzie, którzy nadmiernie patrzą na przeszłe trendy, przez co nadmiernie inwestują i zachowują się z perspektywy ekonomii racjonalnie. I ponieważ jest ich tak dużo, to mogą zaburzać te wahania akcji. I to opisuje ta dziedzina bardziej ekonomii złożoności czy behawioralnej. Ale możemy nadal się skupić tylko na tym jednym równaniu i zakładać, że możemy przewidywać ruchy akcji za pomocą zagregowanego równania, nie wiedząc nic o detalach tego rynku. A to jest takie magiczne myślenie trochę, tak? Jeśli w kategoriach tych równań, tak jak rozumiem, no bo nie wnikamy wtedy w istotę zjawisk, tych motywacji pojedynczych uczestników tego układu, tylko zastanawiamy się, jak ten cały układ będzie się zachowywał. Jest magiczne, to prawda. I mi się wydaje, że kiedyś być może to starczyło. Są takie sytuacje, kiedy my chcemy bardzo szybko wiedzieć, co się wydarzy. Nie chcemy tworzyć wielkiego modelu, tylko chcemy szybko przewidzieć, czy rynek zmierza ku jakiejś katastrofie. W porządku, wtedy możemy robić takie zagregowane równania. Ale jeżeli chcemy temu kryzysowi zapobiegać, to już musimy na kogoś oddziaływać, a oddziałujemy zazwyczaj na ludzi i wtedy musimy zrozumieć, jak oni podejmują decyzje, jak inwestują i jak to wpływa na cenę akcji. To zupełnie inne myślenie. Tak jest, to zmiana jakościowa. Teraz rozumiesz, taki pojedynczy człowiek jest reprezentowany, bo to, o czym mówisz, ci agenci, to nie są agenci, żeby teraz też wyjaśnić, bo niektórzy mogą zrozumieć to opacznie, to nie są... Okropne zboczenie ekonomisty, który nie myśli o człowieku, tylko mówi agent, przepraszam. Tak jest, bezduszny, bez twarzy. Dokładnie. Tylko coś knuje, a to tak nie wygląda. Agenci to są takie jednostki wirtualne, elementy kodu, czy też jakbyś to określiła precyzyjnie. Bo to jest bardzo, bardzo dla mnie trudne, ponieważ ja robię te modele teoretyczne, zastanawiam się, jaka cecha człowieka albo typ jego zachowania będzie miał wpływ na zmienną makroekonomiczną. Czyli jeżeli sobie siedzimy, moglibyśmy zacząć zastanawiać się, czym jest człowiek i w zależności od kontekstu będziemy zwracać uwagę, że człowiek je, pije wodę, ma różne potrzeby. Więc to nie są cechy, na które ja zwracam uwagę. Ja zwracam uwagę na te, które mają znaczenie dla... To jaki jest ten człowiek, ten twój agent? Co on ma? Jakimi parametrami jest opisywany? Co jest istotne z twojego punktu widzenia? Dla mnie jest istotne to, co dla klasycznego ekonomisty, czyli że on konsumuje, oszczędza. I tutaj jak gdyby zamykamy to, co robią klasyczni ekonomiści. A ja jeszcze patrzę, jak on ulega na przykład innym osobom, jakim błędom poznawczym. Czyli jeżeli on oszczędza, to wiemy, że on dzisiaj woli konsumować więcej, nawet jeżeli to nie jest dla niego dobre. Wiemy, że on lubi patrzeć na inną osobę i się do niej porównywać, że jeżeli konsumuje mniej niż przeciętna w gospodarce, to zacznie pożyczać nawet, żeby móc dorównać do niej. To będą takie cechy plus te interakcje pomiędzy agentami, na które my zwracamy uwagę w takich modelach. To ile masz takich parametrów? Bardzo dużo. Teraz wybieram jakieś konkretne, ale tak naprawdę, ponieważ myślę tak abstrakcyjnie o modelach, typie modeli, których robię, ale czasami badam, jak ludzie kupują samochody i jaką wagę przywiązują do tego, że samochody są sprawne, szybkie, wydajne, ładne, mają popularną markę, patrzę. Te wszystkie atrybuty mogę wziąć z literatury opisującej i badającej to. Bierzesz taki model, zadajesz mu pewne parametry, puszczasz w ruch taką maszynę. To się dzieje w komputerze, to jest program komputerowy. I teraz skąd wiadomo, jak daleko ten model się znajduje od rzeczywistości? To jest jakoś kalibrowany, czy jak bierzesz z zewnątrz, ze świata jakieś dane i porównujesz? Jak to wygląda? Żeby nie odlecieć zupełnie od tej rzeczywistości? Na początku w ogóle nauka i modele wieloagentowe były bardzo przyjemne, wręcz romantyczne, bo po prostu badaliśmy, co się wydarzy. I patrzyliśmy na takie zjawiska emergentne, które wynikają z interakcji agentów, których nie można przewidzieć. Sławnym jest taki bardzo model Schillinga, gdzie mamy grid na sieci rozłożone osoby, ja bym nazwała ich agentami, ale powiedzmy, że osoby, i one będą się ruszały, żeby mieszkać koło osoby o jak najbardziej zbliżonym do niej kolorze i będą się ruszały tylko wtedy, jeżeli jakaś liczba osób ją otaczająca jest innego koloru. Nagle się okazało, że ten bajecznie prosty model doprowadził do tego, że za każdym razem symulacja kończy w totalnej segregacji, że mamy plamy
osób o tych samych kolorach mieszkających w tym samym miejscu. I do tego były wykorzystywane modele wieloagentowe, żeby badać takie emergentne zjawiska. Teraz mamy bardzo duży wyścig, ponieważ pojawiło się bardzo dużo danych, po prostu taka rewolucja danych i bardzo ciężko też jest publikować papery, jeżeli nie mamy ich właśnie dobrze skalibrowanych, jeżeli nie udowadniamy, że one pokazują, że coś się wydarzyło. Więc rzeczywiście ja teraz też się nauczyłam bardzo dokładnie kalibrować moje modele i one na przykład generują wzrost gospodarczy globalny, tak jak powinno być. Aha. Ale to nie jest to, po co się robi takie modele, bo my tak naprawdę chcemy odkryć mechanizmy, które doprowadzają do jakiegoś zjawiska, żeby mu zapobiegać. Mhm. Rozumiemy, że jest wiele bardzo czynników, które wpływają na siebie, ale dzięki takim modelom my możemy je badać systematycznie i jeszcze powiązać z zachowaniami ludzi. Właśnie, bo wspomniałaś ten termin zjawiska emergentne. Być może powinniśmy wyjaśnić, na czym to polega. Mamy tych agentów, mamy te podstawowe jednostki jakiegoś układu, one się rządzą pewnymi prawami, które są nam znane, mają upodobania, mają te parametry, ale kiedy zbierze się ich grupa albo setki, tysiące, miliony, wyłaniają się czasem pewne prawidłowości czy pewne zachowania, pewne zjawiska właśnie emergentne. Tak jak ta segregacja rasowa. Otóż to, których nie sposób wywieźć z tych praw podstawowych, z tych takich reguł rządzących pojedynczymi elementami. To jakiego typu w kontekście takim społecznym czy ekonomicznym to mogą być zjawiska? Na przykład na rynkach finansowych jest często tak, że mamy zachowania inwestorów, które mają na celu minimalizowanie ryzyka ich portfela finansowego. W wyniku tego oni zaczynają wyprzedawać jakieś akcje, żeby tylko poprawić jakiś wskaźnik ryzykowności. Potem się okazuje, że jeżeli wszyscy tak robią, to powoduje spadek ceny akcji, tylko dlatego, że wszyscy ją wyprzedają i doprowadza do kryzysu wszystkich powiązanych inwestorów, którzy mieli taką akcję. To jest zachowanie, jeżeli patrzymy, ono jest racjonalne i ono jest dobre, ale jeżeli wszyscy tak robią, to doprowadza do kryzysu finansowego i to będzie taki emergentny, ten kryzys finansowy będzie emergentnym zjawiskiem. Z takich modeli wynika wiedza na temat tego, jak można tweakować, dostrajać, rozstrajać taki układ. Jak zmienić jakiś jeden parametr, nie wiem, cokolwiek, kilka parametrów, żeby zjawisko przybrało inny kształt, albo się nie pojawiło, tak, ta polaryzacja na przykład rasowa, tak, no, w cudzysłowie. W cudzysłowie, tak, rzeczywiście. I po to się robi modele teoretyczne, żeby znaleźć taki jeden mechanizm, taką jedną zmienną, która może wpłynąć na cały system w pozytywny i negatywny sposób, bo jeżeli my widzimy, że te interakcje społeczne i to, że ludzie imitują siebie nawzajem, może doprowadzić do nadmiernej konsumpcji, to dokładnie też możemy badać, jak można tego użyć, żeby ludzie mniej na przykład zużywali energii. Aha. I tak to jest wykorzystywane w takich modelach. A podałabyś jakiś przykład taki konkretny, takiej wiedzy, która z tego płynie? Czy to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić? Znaczy z badań z ekonomii behawioralnej był taki wielki program w Stanach o Power, gdzie wysyłano do każdego domostwa taką wiadomość, ile konsumowało ono energii, jak to jest w porównaniu do innych i to jeszcze nie działało, ale kiedy zaczynali dawać wiadomość, że to jest super, taki uśmiech, że konsumujesz mniej, znaczy zużywasz mniej energii niż inni, nagle okazało się, że ci ludzie zaczynali zużywać mniej, ci co zużywali więcej, oni dostawali te negatywne uśmiechy. To jest używanie tego mechanizmu tak po prostu w polityce. Teraz nie wiem, czy zadam to pytanie w sposób precyzyjny, ale będę kombinował. Bo wspomniałaś o tym, że kiedyś badając te modele agentowe, bawiono się, zapuszczano te symulacje, podając pewne takie arbitralne parametry i obserwowano przeróżne zjawiska, choćby tę segregację właśnie rasową. Ja w tej chwili te modele muszą być, ty sama powiedziałaś, że kalibrujesz je tak, żeby one jednak były zbliżone do tego, co się dzieje. Ale czy to nas nie odcina od takiej zaskakującej wiedzy? To znaczy bardzo. Takiej wiedzy, no właśnie. Bardzo, to jest bardzo super pytanie i bardzo. No bo nagle się okazuje, że musimy wszystko kalibrować. Na przykład badamy sieć społeczną, jak ludzie na siebie wpływają, jak to wpływa na fake newsy. Mhm. No i nagle okazuje się, że możemy zrobić model teoretyczny, ale należałoby go robić jakąś walidację. Najlepiej wziąć właśnie dane od Facebooka. Po pierwsze, daje to dużą moc ludziom, którzy mają dostęp do tych danych do Facebooka, a wszystkim innym nie, bo trzeba mieć jakieś znajomości, może coś takiego. A po drugie, te dane, w sposób, w jaki one są zbierane, nawet w takich sieciach społecznościowych, będzie determinowało, co my możemy przebadać, jakiego rodzaju odpowiedzi będziemy mogli dawać. Więc tak naprawdę ogranicza nas w widzeniu, co może być problemem. Mhm. Znaczy, ja uważam, że super jest analizować takie dane, tylko że jeżeli mamy nagle przymus patrzenia na pryzmat naszych modeli przez dane, które są zbierane w sposób, na który my nie mamy wpływu, jest to bardzo ograniczające. I ja czuję to w badaniach, które robię. Teraz używam naprawdę bardzo dużo danych i że muszę kalibrować model, chociaż wiem, że na przykład jakiś mechanizm będzie ważniejszy. Oczywiście będę starała się zrobić jakiś inny model, ale
zupełnie to jest innego rodzaju już nauka. Jak byś określiła zasadnicze przeszkody w eksplorowaniu tej przestrzeni, wiedzy? Czy to są ograniczenia takie, o jakich wspomniałaś, że musisz się opierać na danych, których źródło jest tak nie do końca pewne, nie wiadomo, czy one nie przychodzą już prefabrykowane? Czy to są ograniczenia natury obliczeniowej, bo brakuje ci, nie wiem, komputera odpowiedniej mocy? Czy to są ograniczenia natury konceptualnej, że ten model, wydaje ci się, że on ma jakąś niedostateczną jeszcze moc, albo że czegoś tam zasadniczego o nim nie wiemy? Jak definiować... A jako problemem czego? Bo wszystkie problemy są prawdziwe. W twojej pracy. Największym problemem zawsze są konceptualne. O. To jest bardzo duże, ponieważ my nie mamy wizji rozwoju gospodarczego. Oczywiście, jak rozmawiamy z ekonomistami, to wszystko jest takie naprawdę proste. Powinniśmy więcej konsumować, więcej produkować. To daje nam dobrobyt społeczny, minimalizuje bezrobocie, ubóstwo itd., itd. Ale tak naprawdę my wiemy, że ta konsumpcja nie da rady w długim okresie. Mm. Dużo się mówi bardzo o politykach, które mają redukować, i nad którymi ja pracuję, redukować emisje, ale tak naprawdę one nigdy nam nie rozwiążą problemów w długiej skali. Znaczy ludzie będą konsumowali coraz więcej, będą coraz większe emisje i to będzie powodowało olbrzymie straty i będzie doprowadzić do przetasowań społecznych. Znaczy no, Afryka zacznie migrować, my nie mamy polityk, żeby integrować ludzi. Mm. No po prostu... To jest realny scenariusz i on jest związany z tym, jak my patrzymy na gospodarkę i tak naprawdę przez to, że musimy się zajmować też czasami tymi danymi, tak ja uważam, że to jest dobre, tylko że czasami to nas zabiera od takiego prawdziwego problemu, że potrzebujemy jakichś nowych podstaw wzrostu gospodarczego, zupełnie inaczej o nim myśleć i widziałam dużo rozmów i dużo projektów na ten temat, ale nigdzie nie widziałam rozwiązań. Bo my żyjemy jakby w cieniu tego dogmatu nieustannego wzrostu. To jest i nieustającej konsumpcji. Nieustającej konsumpcji. Naprawdę ta konsumpcja jest taka kluczowa każdego dnia, każdego z nas dla dobrobytu społecznego. I tak wyglądają modele. One mówią, że to jest ten idealny świat i tak też wygląda polityka gospodarcza. No ale my wiemy już, że mamy zmiany klimatyczne i ludzie, którzy się zajmują tymi rzeczami, są dwa rozdzielne światy. No to zróbmy coś. I często mówi się, przecież i tak będzie w porządku, bo jest technologiczny optymizm, odnawialna energia zapobiegnie zmianom klimatu, ale tak do tej pory na razie nie jest. Tam jest dużo niuansów, tak. Dlatego tak nie będzie, nie o tym teraz rozmawiamy. Snuje się te prognozy, czy ufa się temu modelowi nieustannego wzrostu i konsumpcji przy założeniu, że pojawią się jakieś rozwiązania technologiczne, które nam pozwolą jakoś opanować ten kryzys klimatyczny, ostudzić ziemię i tak dalej. Powiedziałeś, że nie spotkałeś żadnego innego konkurencyjnego modelu w stosunku do tego. Znaczy jako konceptualnego tak, nie. Tak, znaczy są nie? próby, szczególnie w Europie, takiego pozwzrostu, tak. Który mówi, że powinniśmy jak najmniej konsumować, żeby redukować CO2. I super, tylko to nie jest model dopracowany, bo oni z kolei nie patrzą na makroekonomiczne zmienne. Mówią, że jakoś to będzie. No może nie będzie, bo jednak mamy ubóstwo, mamy nierówności. Na kogo spadną konsekwencje takiego degrowth? No być może na najuboższych, więc czy możemy to robić? Znaczy właśnie brak tego przełożenia się do detali na razie powoduje, że to nie jest taki prawdziwy, taka oferta. Oferta, tak, tak. Taka oferta na rynek. Aha. No dobrze, to jakie drogi ty widzisz z tego wyjścia? Co należałoby teraz robić? Jak ta praca, którą ty wykonujesz, te modele? To, co wykonuję, jak możemy wykorzystać jakoś te wiedzy? Oczywiście to by było moje marzenie, żeby pracować nad nowym modelem konceptualnym wzrostu. Tak. Ale tak naprawdę teraz to, co ja robię, to jest mapowanie ryzyk, które wiążą się z politykami klimatycznymi, żeby wprowadzić jak najlepiej te polityki i miały jak najmniejsze uboczne skutki społeczne. I dlaczego ekonomia złożoności jest taka ważna? Ponieważ teraz jak patrzymy na jakieś rynki, tak jak opowiadałam o tym finansowym, no to widzimy jak zachowania ludzi, które są racjonalne, mogą doprowadzić do kryzysu. No to ja patrzę na kilka takich rynków, energetyczny, finansowy, produkcji i patrzę nie tylko jak zachowania ludzi na tych rynkach mogą doprowadzić do kryzysu, ale to, co jest dla mnie najważniejsze, jak połączenia pomiędzy tymi rynkami, czyli takie coupling tego systemu złożoności, może właśnie utrudniać i wprowadzanie polityk i eskalować. Generalnie patrzę na to, co eskaluje, skutki uboczne tych polityk. A jesteś w stanie coś takiego powiedzieć, co by... Jakiś przykład taki tego podać, jak właśnie tej eskalacji? Co z tych modeli... Załóżmy, że masz kogoś, kto nie ma pojęcia na temat złożoności i szczegółów twojego modelu. Jaka wiedza z tego już teraz w tej chwili płynie? No chciałabym teraz tak sypnąć z czymś. Nie, to wiesz co, cofnijmy się jeszcze do twojej wypowiedzi na temat tych alternatywnych modeli ekonomii. Powiedziałeś, że nie ma takiego, któremu można byłoby ufać, który zakładałby brak tego wzrostu. Znaczy wiele osób na pewno mnie skrytykuje tutaj, ale...
Tak uważam. Tak, że... a te pozostałe, to są jakie? One wciąż, jak rozumiem, zakładają konieczność wzrostu. Znaczy to nawet nie jest konieczność, to jest po prostu fundamentalne założenie, które powoduje dynamikę takich modeli. Znaczy nie ma innej opcji. Musimy właśnie, ten konsument musi konsumować, to co nie jest konsumowane jest oszczędzane, to są pieniądze, które idą na inwestycje, inwestycje są podstawą wzrostu. I już. To jest taki uproszczony model makroekonomiczny. Jak to możliwe, że w tak szerokim środowisku naukowym nie rodzą się inne pomysły? To jest zupełnie dla mnie niepojęte, bo w fizyce, czy biologii, czy matematyce zawsze konkurują ze sobą rozmaite teorie, choćby szalone. One się gdzieś tam ścierają. Kryterium jest weryfikowalność. Znaczy badasz, czy dane z zewnątrz, czy badania eksperymentalne jakoś to potwierdzają, bądź zaprzeczają. A tutaj, super a tutaj, pytanie. Skąd taka jednomyślność jakaś zaskakująca? No bo to jest tak, że mamy gospodarkę i ona rzeczywiście funkcjonuje według tych mechanizmów, które opisują modele, więc może nie ma potrzeby tworzenia nowych modeli, które odwracają całą gospodarkę, skoro to jest system, z którym się zmagamy. I teraz, jeżeli mamy inflację, no to w tym momencie musimy ją rozwiązać, rozumiejąc te mechanizmy, które funkcjonują obecnie. Mówimy o takiej walce ludzi, no kimś, żeby tak jak Marx pojawia się i dokonuje rewolucji. Ile razy się pojawiają takie osoby? Może jeszcze nie ma takiej społecznej potrzeby po prostu. Nie wiem, bo mi się wydaje, że te nierówności, które są tak, tak dużym problemem, że powinna się już pojawiać taka potrzeba, ale po prostu jej nie ma. Może potrzebny jest jakiś totalny kryzys, ale z drugiej strony tak wiele kryzysów ekonomicznych przeszliśmy, że wydawałoby się, że one już powinny sprowokować jakąś zmianę tego, przepraszam za słowo, paradygmatu. To, co jest też super, że właśnie naukowcy, politycy się uczą jednak z przeszłych błędów, czyli te skutki kryzysu są o wiele mniejsze niż byłyby kiedyś, bo bardzo dużo wysiłku jest, żeby właśnie zrozumieć te mechanizmy i te zachowania. Nawet klasyczni ekonomiści już muszą jak gdyby brać pod uwagę zachowania, insighty z ekonomii behawioralnej, żeby menadżować takie kryzysy, bo one są związane z zachowaniem, na przykład jak bankierzy udzielają kredytów nadmiernie. Tak. No dobrze, teraz tak, wróćmy do twoich modeli, bo mamy tych agentów pojedynczych, to są te jednostki ludzkie w cudzysłowie, ale są też jednostki większe, jak instytucje, zakłady przemysłowe, nie wiem, elektrownie, cokolwiek. To, jasne, to ja modeluję to jako firmę, jako sieć różnych firm, które wchodzą w interakcję i one ze sobą konkurują, żeby zebrać jak największy udział na rynku. Robią innowacje, proponują coś lepszego, coś tańszego i tam jest zawsze jakaś taka tension. Są jacyś ludzie, którzy chcą mieć jak najlepszą technologię. Większość chce jak najtańszą, ale niektórzy lepszą, niektórzy chcą się wywyższyć przez to, że używają czegoś, co jest lepsze. I to powoduje pewną dynamikę systemu. Mhm. Czy w obrębie jednego takiego modelu masz takich pojedynczych agentów i takie, to jest wszystko sprzężone jakoś ze sobą? Tak. I teraz na przykład takie modele, których ja jeszcze nie robiłam, ale które są w mojej dziedzinie, to teraz oni parametryzują wszystkie te firmy na podstawie rzeczywistych danych firm. Więc może już to jest robione dla banków, dla firm, dla gospodarstw domowych, więc możemy odzwierciedlać właściwie wszystkie jednostki w gospodarce. Czytałem gdzieś, że Austria chyba tak jest symulowana, znaczy zbudowano model wieloagentowy. 8 milionów agentów. 8 milionów agentów. Każdy jest dość precyzyjnie określony. I teraz, czy z tego płynie już jakaś praktyczna wiedza? Znaczy, jak się wykorzystuje tak właśnie potężne narzędzie? Bo ono jest potencjalnie bardzo pożyteczne, ale też potencjalnie niebezpieczne. Akurat to tak na marginesie na razie tylko te uwagi rzucę. No, myślę, że takie modele mają plusy i minusy. Po pierwsze, one są bardzo ciężkie do zbudowania. One wymagają superkomputerów. To jest bardzo ciężka praca, żeby skalibrować. To naprawdę jest bardzo ciężka i długa praca. No ale oni mają już ten model. Udowodnili, że on przewiduje wzrost gospodarczy lepiej niż jakikolwiek model. No to teraz sobie wyobraźmy, że chcemy przetestować różne szalone pomysły. Dochód podstawowy, skrócenie dnia pracy. No to na takim modelu będziemy lepiej mogli symulować skutki społeczne i ekonomiczne niż na jakimkolwiek innym, bo tak naprawdę na innych nie możemy symulować. Więc mają bardzo dużo plusów. Problemem takiego modelu, to co jest jego zaletą, jest też jego problemem, ponieważ on jest już tak idealnie skalibrowany i ma tak wszystkie ładne założenia, że też nie możemy wielu rzeczy testować ani sobie wyobrażać, bo cokolwiek zepsujemy, to ten model pada. Tak działają takie modele wieloagentowe, że jak chcemy zmienić czasami, jak funkcjonuje jakiś rynek, to wszystko trzeba pisać od początku. No to jest niemożliwe przy takich wielkich modelach, taka zabawa. Czy rozumiesz, że im wierniej ten model odtwarza rzeczywistość, tym staje się mniej elastyczny na takie... Im większy. Po prostu rozmiar tego modelu jest przerażający. W pewnym sensie. Co można w takim razie w taki delikatny sposób zmieniać? Testować właśnie polityki społeczne, które... Co się dzieje teraz? Na przykład badamy skutki inflacji w modelu, który ma jednego agenta.
W porządku. I co to nam mówi o ludziach? Ludzie mają bardzo różne dochody, mają bardzo różne przychody z różnych źródeł. Niektóre tracą na wartości szybciej lub mniej i to prowadzi do kolejnych nierówności. No i teraz możemy patrzeć w modelu takim na realne skutki polityki, na ludzi i co ona powoduje. Dlatego tak podkreślam te skutki społeczne, których wcześniej ekonomiści tak naprawdę nie badali, tak, bo nie mieli jak. Wcześniej badamy tylko skutki dla gospodarki. No to jest potężne narzędzie. Ja w nie bardzo wierzę. A gdyby tak inne państwa też wrzucić w tego typu modele? Te modele już istnieją. Na przykład Bank Anglii ma model wieloagentowy. On może nie ma tych ludzi w środku, ale ma inwestorów, więc te modele naprawdę istnieją, sprawdzają się w wielu krajach. Czyli jest narzędzie, wiernie odtwarza tę rzeczywistość, natomiast brakuje ten model myślenia o społeczeństwie, o te nadrzędne idee ekonomiczne. Ta idea jest zastała, jest tak, trochę zaskorupiała. Natomiast mamy fantastyczne narzędzia, którymi moglibyśmy badać inne drogi, inne ścieżki. Bardzo cieszę, że to wybrzmiało, że to są w ogóle dwa różne problemy. Jedno to, że ekonomia jest przestarzała, bo źle myśli o świecie, moim zdaniem. A dwa, że ma metody, które są dostosowane do tego myślenia, które są w jakiś sposób tak wyabstrahowane, że aż nieużyteczne w pewnym sensie. No i teraz my mamy te modele, które są realistyczne i możemy modelować dokładnie to samo, co klasyczna ekonomia i możemy to robić, tylko to nawet nie ma sensu. To nadal nie pomaga nam stworzenia nowego modelu gospodarki, to chciałam powiedzieć. Przez model tego nie zrobimy, to jest zupełnie inne myślenie. Te modele, jak rozumiem, są bardzo podobne do tych, którymi na przykład symulowaliśmy przebieg pandemii. Dokładnie. I one objawiły swoją ogromną moc. Znaczy to, gdzie jesteśmy teraz, to, że wychodzimy z tej pandemii i tak dalej, to jak się zachowywaliśmy, dość skutecznie jednak dusiliśmy tę pandemię, to wynikało z tego, że ludzie, właśnie takie interdyscyplinarne grupy naukowców, te modele budowały, parametryzowały, weryfikowały. Jeżeli możemy myśleć właśnie o modelach tych covidowych, to Chiny będą przykładem takich mainstreamowych ekonomistów. Oni stosują model wzrost i spadek całkowitej liczby zachorowań. Mamy zagregowane równanie, czyli odpowiednią polityką, żeby to zminimalizować, jest zamknięcie, bo tenowaliśmy, tak? Oni zaspawywali ludzi w domach. Świetnie. Można tak zapobiegać zmianom pandemii. Ale jeżeli mamy taki model, gdzie mamy w sieciach modelowane osoby o różnym wieku, różnym podatności na zachorowanie, o różnym stopniu ryzyka i jeszcze wiemy, jak oni wchodzą ze sobą w interakcję, bo wiemy, jak różne grupy społeczne, różne grupy wiekowe wchodzą ze sobą, to potem mogliśmy zaprojektować polityki, które nie były aż tak ciężkie, jak właśnie wszyscy zostańmy w domu. Rzucamy w takim razie, podkreślamy ten komunikat, że są modele gotowe do działania, są fajne, są sprawdzone. Ocaliły też miliony przecież istnień i potrzebna jest idea. No bo na przykład w fizyce bywało tak parokrotnie, że ona musiała dojść do ściany, musiały się pojawić nowe zjawiska, które są niewytłumaczalne w ramach modelu, który wcześniej obowiązywał i dopiero wtedy pojawiały się te nowe rewolucyjne idee. Może ten kryzys nie jest dostatecznie, mówię o kryzysie ekonomicznym, szeroko rozumianym. O, może on jest dostatecznie intensywny, żeby pobudzić do myślenia w sposób taki zupełnie niekonwencjonalny. To jest strasznie trudne, ponieważ tak naprawdę my zapobiegamy kryzysom w ekonomii na wiele, wiele lat w przód. Więc na przykład kryzys klimatyczny, którym ja się zajmuję, no to są dziesięciolecia. My teraz wiemy, jakie będą skutki, bo to jesteśmy w stanie przewidzieć na przykład za pomocą modeli zagregowanych, ale żeby im już zapobiegać, nie da się użyć tych modeli zagregowanych. Musimy patrzeć właśnie na takie interakcje, co się wydarzy, jeżeli wprowadzimy jakieś polityki, jak zmienić styl życia. To jest bardzo trudne, bo teraz mamy różne kontrowersje związane z tym, że w ogóle mówimy o stylu życia ludzi jako czynniku, który powinniśmy zmieniać. Wiele osób uważa, że jest to przekroczenie jak gdyby pewnych granic. Ale de facto jest to konieczne, jeżeli mamy zapobiegać zmianom klimatycznym. To, co jest fajne w tych modelach, że one pozwalają testować wreszcie polityki, które nie są typu ekonomicznego, modeli zagregowanych, wszystko albo nic. Na przykład wszyscy nie jemy mięsa, albo wszyscy jemy mięso. Badania pokazują, że jakby każda osoba w Warszawie, w Amsterdamie i tak dalej, ograniczyła spożycie konsumpcji mięsa tylko jeden dzień w tygodniu, tyle emisji by było mniej. Aha. Tylko jeden dzień, a dwa dni tyle i tyle. Czyli to nie są polityki, że musimy wszystko robić naraz. Wystarczy, że trochę robimy coś dla klimatu i już jest lepiej. I te rzeczy możemy testować za pomocą takich modeli. To jest fantastyczna sprawa, bo to znaczy, że przywracasz taką... No bo jest pewien problem. Wydaje nam się, że jeśli nie będę czy mi się czasem wydaje, jak przestanę segregować mozolnie te śmieci, to właściwie co się stanie? Czy jeśli przestałem jeść mięso, ale jeśli, nie wiem, zjem to mięso kiedyś tam, czy to w realny sposób jakoś wpłynie na rzeczywistość? Ale jeśli okazuje się w takim razie, z tego co ty mówisz wynika,
że takie pojedyncze decyzje, pojedynczych agentów czy pojedynczych ludzi mają jednak znaczenie, nawet jeśli one są takie nieradykalne, że ograniczę w paru procentach na przykład spożycie tego bądź tamtego albo swój sposób przemieszczania się po mieście, to właściwie... Tą zjawiskiem emergentnym tutaj jest ta wiara w jakieś zjawisko, aha, bo tak naprawdę to, czy ty nie zjesz mięsa, nie ma żadnego znaczenia dla klimatu, ale decyzje miliona osób, tak, które pomyślą dokładnie to, co ty, ma olbrzymie. Ale wszyscy musimy wierzyć, że to ma znaczenie, żeby tego nie robić. I to jest to zjawisko emergentne. Jak wierzymy, to te milion osób nie je tego mięsa raz w tygodniu, dwa, tak, trzy, cztery i redukujemy emisję, ale jeżeli nie wierzymy, no to nadal mamy to, co mieliśmy wcześniej. Czy co, taki akt wiary, czy wiara w coś, to byłoby zjawisko emergentne właśnie w kontekście społecznym? Wydaje mi się, że możemy tak powiedzieć. No, my pewnie formalnie to by było to, że nie jemy tego mięsa albo ograniczamy to jedzenie mięsa, to by było tym zjawiskiem emergentnym, ale do tego potrzebujemy w pewnym sensie tego aktu wiary. Mm. To słuchaj, to powiedz teraz, jak się takie rzeczy, taką naukę uprawia, bo to jest coś, sama nie jesteś do końca skłonna, żeby określać się, definiować się jako ekonomistka, gdzieś poruszasz się na granicy rozmaitych dziedzin, co jest dość ryzykowne i trudne, bo takie dziedziny naukowe, one są jednak poukładane w szuflady wydziałów, katedr i tak dalej, a ty musisz się gdzieś pomiędzy ulokować. Jak to wyglądało? Jak do tego doszłaś? W ogóle to jest dość egzotyczna dziedzina wiedzy, którą się zajmujesz i takich osób w Polsce jest pewnie parę i na świecie jest ich niewiele. Pewnie tak, chociaż to jest dosyć popularne. Znaczy, może nie wiem, przez to, że widzę tych ludzi, czuję, że jest sporo takich osób, że może powiem, jak ja zaczęłam. Mhm. Ja byłam bardzo sfrustrowana po studiowaniu ekonomii. Nie dlatego, że jej nie lubiłam. To było przyjemne, tylko że miałam takie poczucie, że w ogóle nie rozumiem, z czego się nauczyłam. Rozumiałam modele wzrostu, rozumiałam inflację, rozumiałam różne rzeczy i nie czułam, że tym chciałam się w życiu zajmować. I wtedy zobaczyłam właśnie ogłoszenie o pracę w projekcie, które miało być doktoratem w Holandii, mojego promotora i tam pierwsze zdanie było: ludzie nie są racjonalni. Z perspektywy studentki, która nigdy nie słyszała o nieracjonalności, to było: o mój Boże, czyli ktoś to też czuje, że to jest po prostu nie ma sensu. No i aplikowałam się o tą pracę i miałam niesamowite szczęście, że poznałam mojego promotora, który też jest taką osobą, która jest ekonomistą, ale naprawdę o szerokich horyzontach i czuje niedosyt albo nieadekwatność tych metod do analizowania świata. Wymień nazwiska, jeśli to jest tak ciekawe. Jeroen van der Berg. Przez to, że zaczęłam być w takim środowisku, które się zajmuje tymi rzeczami, później poznałam już nie przez niego, ale ekonomię złożoności. I to mi się wydało w ogóle fundamentalne. Czyli to jest grupa ludzi, która szuka równań opisujących funkcjonowanie systemów w biologii, fizyce i one nagle mają zastosowanie też do ekonomii. Właściwie możemy za ich pomocą analizować wiele rzeczy. Akurat w mojej dziedzinie nazywa się Replicator Dynamics, nie wiem jak po polsku, ale są takie magiczne równania, które mają zastosowanie do wyjaśnienia wielu zjawisk w wielu dyscyplinach i to wydawało mi się bardzo magiczne i to bardzo mnie fascynowało. Odkryłaś grupę ludzi, którzy mieli podobne wątpliwości do twoich. No to już wystarczy. I to już wystarczy. Bo żeby robić naukę, to trzeba znaleźć coś, co się w tej nauce kocha. Znaczy nie da się robić nauki z doskoku, tylko żeby badać jakąś zmienną. No po prostu trzeba w to naprawdę wierzyć i znaleźć coś, co tak fascynuje. I ja już znalazłam. To są te równania. I wiem, że to brzmi niezbyt może spektakularnie, że fascynują mnie równania, ale tak jest. My bardzo dużo robimy badań i rzeczywiście często opisujemy te systemy wieloma równaniami, ale tak naprawdę każdy ma to marzenie, żeby odkryć właśnie taką prawidłowość, która coś wyjaśni. I ona musi być elegancka, ona musi być krótka. Ale to są lata pracy. A może one wcale nie są eleganckie, te prawa? To jest też taki konflikt, który się w fizyce na przykład, on jest mocno obecny, ostatnio nawet chyba mocniej. Konflikt między dążeniem, czy ludźmi, naukowcami, którzy dążą do osiągnięcia stanu, kiedy teoria jest piękna, odpisywana pięknymi równaniami i tymi, którzy zakładają, że być może na tym poziomie właśnie między mikro a makro jest jakieś takie coś, taka strefa szara, gdzie nie obowiązują eleganckie reguły, tylko tam jest straszny bałagan i te równania są strasznie długie i tam jest właśnie ta emergencja, te zjawiska emergentne, jest taki obszar, jasne, szara strefa przyrody, natury. Jasne, tylko że po prostu ta radość poznawcza z odkrycia pięknego równania jest po prostu wspaniała. Znaczy, ty jednak jesteś platoniczką, platonikiem. Ale ja robię te Messi, takie równania, żeby to było jasne. Okej, okay, no dobrze. To jeszcze wspomnijmy o tym, skąd też między innymi przyszła twoja inspiracja, bo ty bywałaś, czy byłaś przez dłuższy czas w takim dość szczególnym miejscu na mapie naukowej świata, czyli Santa Fe Institute w Nowym Meksyku. To jest taki instytut założony przez byłych uczestników programu Manhattan, którzy, tak mówiąc metaforycznie, próbowali odkupić swoje grzechy. Czyli najpierw przez lata pracowali na rzecz programu, który potencjalnie mógł zniszczyć całą Ziemię, po czym zabrali się za ratowanie Ziemi przed potencjalną, ewentualną katastrofą.
interesując się właśnie głównie tymi zjawiskami, które pojawiają się w układach złożonych, które trudno przewidzieć, trudno opisać. I ty tam pojechałaś i to, jak rozumiem, stanowiło taki turbo trochę, dostałaś tam doładowanie, tak? Tak było? To była wspaniała wizyta, ponieważ właśnie pierwszy raz spotkałam taką ilość osób, znaczy spotykam dużo osób, które się fascynuje tym, co ja, a tam ich było po prostu dużo. Mhm. Tam są ludzie, którzy właśnie kochają to, że mogą szukać pewnych prawidłowości w różnych systemach, biologii, fizyce, ekonomii. Wystarczy to, żeby motywować ich do pracy. Każdy ma tam takie poczucie, że odkrywa prawdę o świecie, czy coś magicznego. I to jest rzadkie nawet w nauce. Mhm. Mało jest tak miejsc, gdzie czuje się taką magię. I to był naprawdę wspaniały wyjazd dla mnie. Na czym polega wyjątkowość tego miejsca? No bo to idea jest prosta. Bo zdarzamy ludzi, którzy przychodzą z różnych porządków, z różnych dziedzin wiedzy i próbują ze sobą rozmawiać przy obiedzie, czy podczas jakichś tam sympozjów, zebrań, nieformalnych spotkań. Wydawałoby się, że to można zrobić wszędzie. Znaczy jest kilka czynników, które przyczyniają się do sukcesu tego miejsca. To, że jest odizolowane od społeczeństwa. Że ludzie, którzy tam przyjeżdżają, są 3 lata w izolowaniu od wszystkiego, swoich sieci społecznych, tak, i żyją tylko dla tej nauki. Ale też to, że oni naprawdę są ciekawi innych dyscyplin. Znaczy, to nie jest tak, ja bywam na konferencjach tak zwanych interdyscyplinarnych i ludzie są zainteresowani, ale bardzo powierzchownie. Tamci ludzie chcą naprawdę zrozumieć fundamentalne mechanizmy działające w innej dyscyplinie. Mhm. Więc kiedy tam dużo czasu się spędza na lunchach, śniadaniach, kolacjach i generalnie tylko o tym się rozmawia, ale ta otwartość, że tłumaczy się podstawowe pojęcia ze swojej dyscypliny i nic się nie zakłada, jest po prostu przyjemna. Wiele osób w nauce rozmawia udając, że coś rozumie, bo nie chcę wypaść źle. Tam jest to oczywiste, że mówię, że ja nie rozumiem tego. I ta osoba mi to tłumaczy od początku i nie irytuje się, tak, że to jest oczywiste, bo ona też wie, że nie rozumie tego, co mówią inni. No bo to oznacza tak naprawdę wyzbycie się wstydu. Znaczy musisz odsłonić ten jakby biodronka, odwrócić się brzuchem do góry i przyznać, że nie mam pojęcia, o czym mówisz. Dokładnie, wytłumacz tak mi to. Czy to jest model przekładalny na inne konteksty, czy skalowalny? No bo wydaje się, że tutaj potencjalnie tkwi jakieś źródło wiedzy na temat tego, jak radzić sobie z problemami przyszłości, bo one wszystkie się rozgrywają na styku rozmaitych dziedzin czy sfer życia. No i załóżmy, zakładamy Wydział Złożoności na Uniwersytecie Warszawskim. Macie taki wydział? Jest taki wydział? Centrum Ryzyka Systemowego. Mamy coś zbliżonego. No tak, ale oni próbują dopiero, oni dopiero zaczęli. No może będziemy mieli swoje Santa Fe tutaj. No dobra, to tego życzę w takim razie. Ja w ogóle nie powiedziałem, skąd ty jesteś. Ty jesteś z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. To jest twoje miejsce pracy. Tak, zgadzam się. Cały świat objechałaś, zdobywając te kompetencje, które w tej chwili masz. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Naszym gościem w tym tygodniu w podcaście Pulsara była doktor habilitowana Karolina Safarzyńska. Cieszymy się, że słuchacie naszych podcastów. Powstają one także dzięki wsparciu naszych cyfrowych prenumeratorów. Aby do nich dołączyć i skorzystać w pełni z oferty Pulsara, Scientific American oraz Wiedzy i Życia, zajrzyjcie na projektpulsar.pl.